Co to gorąco? A wody nie ma. Nie zdziałem buty, idź może na ten. W świątyni boso się chodzi, jak widzicie. Zdjęłaś buty, jakby się wchodzi. Witamy Państwa dzisiaj, film taki testowy bardziej, czy chcecie takie rzeczy jak fejle po prostu z TikToka i z Instagrama, bo coraz więcej kręcimy rolek z Piotrem, bo ktoś tam powiedział, że na keto serotonina się nie wytwarza, no to ten film zaprzecza temu wszystkiemu, mi się wydaje. Jeśli chcecie więcej takich fejli, no to zostawcie łapkę, żebym po prostu wiedział, nie tak, że o Jezu, dajcie łapkę, bo chcę, tylko po prostu dla statystyki, żebym wiedział, czy to wrzucać coś takiego. I teraz lecimy! Moi drodzy, po ostatnich badaniach, które szeroko w internecie krążą, postanowiliśmy zrobić badanie własne na temat serotoniny. Czy wytwarza się ona na diecie ketogenicznej i czy ja w ogóle istnieję? Człowiek, który 6 lat na diecie keto nadal jest zdrowy i szczęśliwy. Pytanie do pana trenera personalnego. Kategoria biochemia. Które z paliw w przyrodzie jest najwydajniejsze? Oczywiście węglowodany. Niestety, z jednej cząsteczki glukozy powstaje 38 cząsteczek ATP, natomiast z jednej cząsteczki tłuszczu powstaje 129 cząsteczek ATP. Tu jak? Co to? No ale co ty, chłopie, myślałeś? To co tak się szpulasz? Ty jak to? Co to jest? To takie nie będzie, nie będziemy takiego czegoś tolerować, bo jak zaraz wypieprzę was wszystkich stąd, to zobaczycie. Niestety, w procesie glikolizy, śmieje się gnój, no. Niestety, w procesie glikolizy z jednej cząsteczki tłuszczów... Nie. Niestety, w procesie... A tam mówię, dobra. Niestety, w procesie glikolizy z jednej... Nie wiem. Niestety, z jednej cząsteczki glukozy... Doprowadziłeś do gór, ale... O, co mi tak się przyjemnie zrobiło. Koniec, nagramy już tego. Gnojowi jeszcze tak gorąco jest, tak mu się leje po plecach. Dobrze, w takim razie mówię. Już panu odpowiadam, panie trenerze personalny. Niestety. Z jednego kutaca nie będzie dwóch. Dwóch chłopów. Z jednej cząsteczki glukozy. Czyżby to na pewno była glukoza, po to, żeście mi dali? Może tam jakoś to posklejasz sobie, nie wiem, bo... Nie, nie, robimy. Mówisz? Niestety, z jednej cząsteczki glukozy powstaje 38, czy 28, dobra, 38. Niestety, z jednej cząsteczki glukozy powstają 38 cząsteczek gówna, natomiast jak sobie dupę podcieram, to jest tego więcej, logiczne. Jestem takim śmieciem, że aż mi siebie żal. No. Dlatego powiem to. Dobry, że ktoś... Ktoś mu odpowiedział, że dobry, że realizator był. O, chyba teraz pójdzie już. Chyba tak, teraz chyba pójdzie, tylko musi otrzeć i umyć. Nie widać będzie. Niestety, z jednej cząsteczki glukozy powstaje 38 ATP, a z jednej cząsteczki tłuszczu. Mów sobie może wolniej, żeby tego. Dobrze. Niestety. Niestety. Niestety, z jednej cząsteczki glukozy powstaje 38 cząsteczek ATP, natomiast z jednej cząsteczki tłuszczu powstaje 129 cząsteczek ATP. No. Więc powiedziałem to w końcu. Nie jestem teraz... z siebie dumny, jednak nie jestem śmieciem, realizatorze. Dobra, to teraz tak. Pytanie do pana trenera personalnego. Kategoria... Kategoria gołe dupy. Kulturystyka i fitness, tak? Uwaga. No. Pytanie do pana trenera personalnego. Ty jak to, co to jest? Dobra, bo z tego chyba już mamy. Koniec! Po najlepsze produkty pod dietę keto, oleje mąki czy nawet catering zapraszam do naszego sklepu pod keto.pl. Po gotowe plany keto zapraszam natomiast na stronę z linku w opisie kocurketonline.pl lub babaketonline.pl.
Dzięki, niezależnie na jakiej diecie jesteś, życzę ci wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Tyle.